Dobry wieczór, Bielsko i okolice! Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym programie Nie Lękaj Się w telewizji Emmanuel. Nazywam się Janek Dobranowina i na antenie będę rozmawiał z jednym z naszych widzów. Janek Dobranowina, z kim mam przyjemność? Witam serdecznie, nazywam się Adam Bojaźliwy. Dzwonię, żeby porozmawiać o tym wrednym wirusie. Tęsknię za moimi przyjaciółmi, spacerami i zabawą na placu zabaw. Po prostu za normalnością, której mi brakuje. Adamie, bardzo się cieszę, że do mnie dzwonisz w tej sprawie. Wiele ludzi czuje dokładnie to samo co ty i zastanawia się, kiedy to się wreszcie skończy. Zapewniam ciebie i was, kochani telewidzowie, że jest ktoś ponad tym wszystkim. Chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. Przenieśmy się nad wielką rzekę Jordan. Po 40 latach tułaczki po pustyni nareszcie nadszedł czas, kiedy naród izraelski wejdzie do ziemi obiecanej. W tamtym czasie na czele ludu stał człowiek, który bardzo kochał Boga. Nazywał się Jozue. Żeby wejść do ziemi obiecanej, trzeba było przejść przez rzekę. Niedaleko leżało otoczone wysokimi murami miasto, Jerycho. Należało je więc zdobyć. Jozue wezwał do siebie dwóch ludzi i powiedział do nich: wejdźcie pokryjomu do Kanaanu, udajcie się do Jerycha i sprawdźcie, jak grube i mocne są mury Jerycha i ilu żołnierzy znajduje się w mieście. Potem wróćcie i opowiedzcie dokładnie o wszystkim, co widzieliście. Jak myślisz? Czy oni się bali? Myślę, że trochę się bali, ale wiesz, co odpowiedzieli? Ufamy Bogu i będziemy odważni, bo On czuwa nad nami i na pewno nas nie opuści. I tak obaj mężczyźni wyrazili zgodę. Szybko ruszyli w drogę i wkrótce stanęli przed Jerychem. Mury wielkiego miasta były bardzo grube i wysokie. Nikt nie mógł się przez nie przedostać. W murach znajdowała się jednak brama, otwarta w ciągu dnia, przez którą wchodzili i wychodzili ludzie. Przeszli przez bramę. Nikt nie zwrócił na nich uwagi. Spacerowali po ulicach i wszystkiemu się uważnie przyglądali. Było już bardzo późno i nastał wieczór. Weszli na miejskie mury i skierowali się do stojącego na nich domu, w którym mieszkała pewna kobieta o imieniu Rahab. Pozwoliła im się zatrzymać na noc. Pamiętasz, co na początku historii powiedzieli obaj mężczyźni? Tak, dokładnie. Ufamy Bogu i będziemy odważni, bo On czuwa nad nami i na pewno nas nie opuści. Czy to nie jest niesamowite? Znajdują się w olbrzymim mieście. Nikogo nie znają, lecz Pan Bóg się o nich troszczy i sprawia, że nieznajoma kobieta, do której przyszli, daje im schronienie. Pamiętasz, jak się nazywała? Tak, Rahab. Jednak ktoś zauważył, dokąd weszli obcy przybysze i powiedział o tym królowi Jerycha. Wówczas król przywołał żołnierzy i powiedział: idźcie natychmiast do domu Rahab, bo skrywają się tam wrogowie. Aresztujcie ich i przyprowadźcie do mnie. Żołnierze przyszli do domu Rahab i powiedzieli: gdzie są ci cudzoziemcy? Musimy ich aresztować, bo to wrogowie, którzy przyszli w złych zamiarach. Co zrobi Rahab? Czy wyda zwiadowców? Co pomyśleli obaj mężczyźni? Wiedzieli jedno. Ufamy Bogu i będziemy odważni, bo Bóg czuwa nad nami i na pewno nas nie opuści. I rzeczywiście, Rahab nie oddała ich żołnierzom. Zrobiła coś zupełnie innego. Już wcześniej ukryła ich na dachu pod stertą słomy,
a żołnierzom powiedziała tak. Szukacie cudzoziemców? Oni już dawno sobie poszli. Pośpieszcie się, jeżeli chcecie ich dogonić. Żołnierze uwierzyli i odeszli. Rahab wdrapała się na dach i pozwoliła obu mężczyznom wyjść spod słomy. Dobrze wiedziała, kim są, bo słyszała już o ludzie izraelskim i że należą do potężnego Boga. Dlatego ukryła zwiadowców i była dla nich taka dobra. Bóg cały czas czuwał nad nimi. Bóg wkrótce odda w wasze ręce to miasto i kraj, powiedziała. Słyszeliśmy tutaj, że On wszystko może i że czuwa nad wami i was nie opuści. Przeprowadził was przez pustynię. Dlatego wszyscy źli ludzie w tym kraju boją się was. Pomogłam wam, więc proszę, żebyście uratowali mnie i moją rodzinę, kiedy zdobędziecie to miasto. Obiecujemy, tylko musicie wszyscy być w tym domu podczas ataku na miasto. Teraz musieli szybko uciekać. Rahab otworzyła okno wychodzące na pola. Potem wzięła długi purpurowy sznur i przewiesiła go przez okno. Obaj zwiadowcy zeszli po sznurze i znaleźli się poza miastem. Ukryli się w górach i po 3 dniach bezpiecznie wrócili do Jozuego. Bóg ich ocalił. To On czuwał nad nimi, napełniając ich serca odwagą. Zwiadowcy zaufali Bogu i nawet kiedy było niebezpiecznie, wiedzieli, że Bóg jest z nimi. Piękna historia. Gdy myślę o tym, co właśnie powiedziałeś, to chcę zaufać Bogu. Poproszę, żeby dał mi odwagę. Jak powiedziałeś w tej historii, Pan Bóg na pewno mnie nie zostawi. Dokładnie tak, Adasiu. Mam dla Ciebie i dla Was, kochani telewidzowie, jeszcze jedną niespodziankę. Żabko Wersetówko, zapraszamy. Podziel się z nami swoim odkryciem. Cześć, kochani. Jestem Żabka Wersetówka. Dzisiaj się nauczymy wersetu. Tak, to jest piękny werset, który dokładnie mówi o tym wszystkim, co słyszeliśmy przez całą tę niesamowitą opowieść. Ufaj Panu, bądź odważny, On wzmocni Twoje serce. Ufaj Panu. To jest psalm 27, werset 14. Jak tylko będziecie się czegoś bali albo staniecie przed jakimiś trudnymi rzeczami, to zawsze sobie powtórzcie ten werset, a Pan Bóg doda Wam odwagi. Ufaj Panu, bądź odważny, On wzmocni Twoje serce. Ufaj Panu.